Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 4 września 2024 roku. Słońce wzeszło o 6.01, a zajdzie o 19.23. Imieniny obchodzą Rozalia, Stelia i Ida. Solenizantkom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień orzechów. Motto na dziś? Gdy twoim jedynym narzędziem jest młotek, wszystko zaczyna ci przypominać gwoździe. Abraham Maslow. 372. wydanie codziennika motywacyjnego. Zapnijcie pasy i mkniemy. Wczoraj wracając z nagrania przypadkowo przeczytałem powiadomienie na telefonie. Jednym z tych powiadomień był mail od człowieka, który napisał do mnie z prośbą o radę, jak ogarnąć pewną życiową przypadłość. I odpowiedziałem szybko, stojąc gdzieś na światłach w korku. Ale dojechałem do domu i nie dawało mi to spokoju, bo jak się potem okazało, jak przejrzałem wnikliwie wiele maili, których nie mogłem odczytać wcześniej, bo wiadomo dlaczego, nawał ich jest ogromny, znalazłem kilkanaście zapytań o właśnie tę metodę. O co chodzi? Posłuchaj bardzo uważnie. Wielu osób dotyka taka przypadłość, że płoną jak pochodnia, kiedy coś wymyślą. Naprawdę, mają jakiś pomysł, bez względu na to, czego on dotyczy. Czy wyjścia z deficytów, zmiany pracy, osiągnięcia celu, marzenia, jakiegoś nowego hobby, zainteresowania, czegokolwiek. Wybuchają, płoną jak pochodnia, jak supernowa. I mija kilka dni i ten ogień wygasa. Zamienia się w popiół, odpuszczają, nie realizują wszystkiego tego, co zostało zaplanowane, wymyślone. I tak jak powiedziałem, nie ma żadnego znaczenia, czego to dotyczy. Czy realizacji marzeń, osiągania celów, planów, czy też wychodzenia z deficytów albo poprawy jakości swojego życia. Zawsze jest dokładnie ten sam model. Wielka eksplozja supernowej, a potem wygaszenie w przeciągu 3, 4, 5 dni i przejścia do dokładnie tego samego miejsca, w którym byli przed wymyśleniem tego magicznego pomysłu, czyli wyjścia z deficytów, zmiany pracy, czy czegokolwiek innego, czego dotyczy ludzkie życie, a co w ich mniemaniu mogłoby im zapewnić jakiś dobrostan. Jak z tym walczyć? Co zrobić? Jak się przekonać, żeby nie mieć potem moralniaka, że po raz wtóry, po raz zylion 282 na jakimś etapie odpuściłaś albo odpuściłeś coś, na czym ci bardzo zależało? A wielu ludzi się z tym zmaga. Posłuchaj. Otóż są dwie metody, które pozwalają dorosłemu człowiekowi, który bierze odpowiedzialność za swoje życie, przemodelować właśnie schemat tego działania. Czyli żeby nie eksplodować, kiedy masz jakiś pomysł. Oczywiście inaczej źle się wyraziłem, żeby eksplodować, jak masz jakiś pomysł, ale żeby cały proces, który wiąże się z tym pomysłem, od jego wymyślenia po jego zakończenie, przebiegł naprawdę sprawnie i żeby na końcu każdego pomysłu, każdego zrealizowanego celu była złota kula, benefit, który otrzymasz. Na samym początku zdaj sobie sprawę, i ja to powtarzam w wielu podcastach, na szkoleniach, wszędzie, gdzie tylko mogę, że my jako ludzie jesteśmy przekupni. I to w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo każdy z nas w życiu chce mieć benefit, jakiś dobrostan. Chce się czuć dobrze, być zabezpieczony, chce być zdrowy, chce mieć miłość, chce podziwiać, zdobywać, osiągać. Chce wiele rzeczy, które w naszym ludzkim rozumieniu zapewniają nam dobre, szczęśliwe i stabilne życie. I to jest niezaprzeczalny fakt. No, musisz się ze mną zgodzić, choćbyś nie wiem, co zrobił albo co zrobiła, dlatego że prawdopodobnie nie znasz ludzi, którzy pragną, żeby mieć przesrane w życiu, żeby coś im nie wychodziło, żeby cierpieli, żeby coś im się waliło na głowę. Nie ma takich ludzi. Prawdopodobnie nie ma. Jeżeli są, no to są jakieś ewenementy, w którym niekoniecznie wszystko w porządku jest pod tak zwanym sufitem. My jesteśmy przekupni, to niezaprzeczalny fakt. I na końcu każdego procesu, który obiecuje nam jakieś spełnienie, jakiś benefit, jest złota kula. Jest złota kula, która daje nam poczucie dobrze zrealizowanego procesu, czyli przejścia przez pewną drogę od pomysłu do osiągnięcia. I to, co zostanie przez nas osiągnięte, w naszym mniemaniu ma zapewnić nam jakiś dobrostan albo jego fragment. Ludzie, którzy wybuchają jak jakiś snopsiana, jak supernowa, płoną naprawdę, nie dostrzegają benefitu na końcu. Oni mają pomysł i dla nich najważniejszą rzeczą jest pomysł, ten, który im przyszedł do głowy. Nie ma znaczenia, co się wydarzy podczas tego procesu. Nie ma znaczenia, co jest złotą kulą na końcu i jak osiągnięty cel wpłynie na ich życie. I dlatego w wielu przypadkach odpuszczają, no bo
jakby cel sam w sobie, no dobrze, no jest to jest, ale co z tego wynika? Jakby wiele rzeczy, wiele odpuszczeń wynika z prokrastynacji, z tego, że trzeba działać, że trzeba robić, że trzeba się w coś zaangażować, a to coś trzeba robić jakoś, trzeba się zmotywować, nabyć wiedzy, trzeba gdzieś pojechać, coś zadzwonić, trzeba zrobić szereg różnych rzeczy, które nie są takie jarające jak sama idea pomysłu, albo nie są na tyle jarające jak złota kula na końcu. I dlatego odpuszczają, no bo przecież przychodzi nowy pomysł, któremu można dać całą swoją uwagę. Jednak jeżeli nie doprowadzą tego procesu do końca, mają wielkiego moralniaka. Więc co tacy ludzie mają zrobić? Co mają zrobić, żeby w końcu nie żyć w takim modelu, że wymyślasz coś, czy wyjście z deficytów, dbanie o sylwetkę, cokolwiek innego, wybuchasz, płoniesz, w ogóle super, jaram się, że nie wiem, no i właśnie. I opada ten dym, opada ten popiół, opada wszystko i znowu jest zwykła, szara codzienność. W takim przypadku, jeżeli należysz do takiego modelu ludzi, którzy wybuchają, eksplodują i odpuszczają i nigdy nie kończą tego, co rozpoczęli, posłuchaj bardzo uważnie. Otóż musisz się zaopatrzyć w coś do pisania i w kartkę i wypisać sobie przede wszystkim benefity, które osiągniesz, kiedy dotrzesz do końca tego procesu, kiedy będziesz już u celu, kiedy będziesz trzymał albo trzymała złotą kulę w rękach. I teraz to też nie ma być tak, że ty wypiszesz, dobrze, jak moim celem jest odchudzanie, jak będę miała, czy tam ważyła tyle i tyle kilogramów, to już tyle i to będzie benefit, że ja będę się lepiej czuła. No dobrze, ale zdaj sobie sprawę, że każda zmiana w ludzkim życiu, każde osiągnięcie jakiegoś celu, jakiegoś uzyskanie jakiegoś profitu rezonuje na całe nasze ludzkie życie. To nie jest tak, że jak ty schudniesz i będziesz miała dobrą, piękną, ładną, zadbaną sylwetkę, to twoim benefitem będzie li i wyłącznie twój fajny wygląd, dobre samopoczucie i lepsze zdrowie. No bo to nie tak. Bo te twoje dobre samopoczucie, lepsze zdrowie i twój zupełnie zgoła inny wygląd niż dotychczas będzie miał swój wpływ, a co zarazem konsekwencje, na całe twoje życie, na twoich znajomych, na twoich sąsiadów, na rodzinę, na to, jak jesteś postrzegany, postrzegana, na to, jak cię inni odbierają i jak podziwiają, jak przeszłaś albo przeszedłeś całą metamorfozę od momentu bycia okrągłym do momentu, kiedy jesteś ładny, ładna, wysportowana, wysportowany. Rozumiesz? Wypisz wszystkie benefity, wszystkie bez wyjątku, jakie ci przychodzą do głowy, jakie uzyskasz, kiedy osiągniesz swój zamierzony cel. I to rób, jeżeli pracujesz w takim modelu, jeżeli jesteś takim modelem, że wybuchasz, zaczynasz i nie kończysz, zawsze zadawaj sobie pytanie, czy warto poświęcić czas, umiejętności, edukację, zaangażowanie, niejednokrotnie inne przyjemności na to, aby realizować ten cel. Rozumiesz? Czyli jeżeli eksploduje w twojej głowie pomysł na coś, na zmianę, na wyjście z deficytów, na pisanie książki, cokolwiek innego, to zawsze siądź wygodnie i wypisz benefity, które otrzymasz, jeżeli doprowadzisz ten proces do samego końca. Bo w ludzkim życiu jest tak, że nie wszystko, co jest benefitem, jest warte poświęcenia tego, co wydarzy się od momentu pomysłu do momentu dojścia do uzyskania tej złotej kuli, do wzięcia jej w ręce. Rozumiesz? Jeżeli wypiszesz wszystkie benefity, wszystkie, bez wyjątku, jeżeli przeczytasz to na głos, raz, drugi, trzeci, piąty i za każdym razem zdasz sobie sprawę, że warto, bo może pożegnasz deficytowe doły, może cię inaczej będą oglądać, odbierać, może będziesz więcej zarabiał, zarabiała, no to wtedy idź w ten proces. I za każdym razem, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy opadają emocje, kiedy opada kurz, kiedy ten snop słomy przestaje płonąć, bierzesz tę kartkę i czytasz. Bo tak jak powiedziałem na samym początku, my jako ludzie jesteśmy przekupni. Zauważ, ludzie przekupują się samych siebie albo inni ludzie przekupują innych ludzi benefitem, jakąś obietnicą czegoś, dobrostanu. Rozumiesz? Zobacz, jak idziesz do pracy, do nowej pracy i ktoś ci proponuje jakieś warunki umowy i na końcu tej umowy jest jakaś kasa, to nie zwracasz uwagi tylko i wyłącznie, że będziesz zarabiał, nie wiem, 2, 3, 5 tysięcy więcej, tylko sprawdzasz, co wchodzi w zakres twoich obowiązków, rozważasz w głowie, czy masz na tyle umiejętności, kompetencji i czy możesz poświęcić tyle czasu, żeby uzyskać benefit, czyli zapłatę za pracę. Rozumiesz? Dokładnie identycznie jest w ludzkim życiu. Dokładnie tak samo.
musisz, powtarzam, musisz sam siebie przekupować. I to nie dlatego, że to jest manipulacja czy coś takiego. Tylko my jako ludzie, jeżeli mamy cel, mamy benefit, mamy obietnicę dobrostanu, zaczynamy działać zupełnie inaczej niż do tej pory. No bo nam zależy, żeby czuć się dobrze, żeby być zaopiekowanym, zaopiekowaną, żeby mieć więcej pieniędzy, szczęście, zdrowie, pomyślność, miłość, cokolwiek jest twoim benefitem na samym końcu. Ale zawsze powtarzam, że benefit to nie tylko złota kula, to nie tylko wyczytane przez ciebie i wypisane uprzednio na kartce wszystkie te benefity, które uzyskasz. To nie tylko profit, który będzie zakończeniem procesu. To także wszystko to, co wydarzy się wokół, kiedy ty ten benefit uzyskasz, kiedy będziesz miał albo miała go w rękach. Zauważ, jeszcze jedna taka dygresja, która odnosi się do ludzi, którzy robią coś dla benefitu w życiu. Wszyscy robimy, ale weźmy taki przykład. Kierowcy. Jedni kupują samochód, żeby przemieszczać się z punktu A do punktu B, żeby ten samochód był bezpieczny, żeby ten samochód był wygodny i żeby zapewniał bezpieczeństwo i fajnie stał w korkach. No, na przykład, nie? Drugi model ludzi kupuje auto, być może niewygodne, ale musi być drogie i musi być szybkie i też dostania w korkach oczywiście, żeby inni podziwiali, jaki oni mają samochód, ile włożyli w niego gotówki i jak się mogą pokazać. Zobacz, w obu przypadkach rozmowa dotyczy aut, które prawdopodobnie, jeżeli mieszkasz w takiej aglomeracji jak Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, będą w większości czasu i swojego życia stały w korku. Rozumiesz? Ale kierowca, właściciel tego samochodu, oprócz tego, że jedno i drugie auto tak samo stoi w korku, jedno i drugie auto przemieszcza się z punktu A do punktu B, ma na swoim celu zgoła inne benefity. Jednym zależy na bezpiecznej podróży, na wygodzie, drugim kosztem wygody i bezpieczeństwa, bo jak szybko jedziesz gdzieś tam poza korkami oczywiście, żeby cię podziwiano, żeby ten być może szybki samochód zapewniał komuś adrenalinę. To są zupełnie różne benefity, ale każde z nich dotyczy dobrostanu tego człowieka, który jest właścicielem tego auta. Rozumiesz? Czyli dokładnie tak samo, jak ktoś podejmował decyzję o zakupie tegoż auta, inwestując swoją gotówkę w tenże auto, to odpowiadał sobie na pytania, jaki benefit uzyska. Dla jednych ważniejsze było, żeby byli podziwiani, pokazywani, że o, jeździ takim, a takim samochodem. Dla drugich nie miało to żadnego znaczenia. Chodziło o bezpieczeństwo, o wygodę i w wielu przypadkach o ekonomię. Jeden i drugi kierowca zrobił prawdopodobnie rachunek ekonomiczny, rachunek zysków, rachunek benefitów, które będzie miał posiadając owe auto. I dokładnie identycznie jest w życiu. Ten przykład z autami był taki przerysowany, ale zrobiłem to specjalnie. Dla jednych będzie ważne przez cały proces, który będzie się toczył, nabywanie nowych umiejętności, nabywanie nowych skilli, patentów, bycie w różnym procesie, kontakty z innymi ludźmi, edukacja i wszystko to, co należy wykonać podczas procesu, a na końcu będzie benefit. Jak oni go uzyskają, to też będą wiedzieli, z jakiego powodu, ile pracy, wyrzeczeń często, inwestycji, czasu ten benefit ich kosztował, ale oni wiedzieli, że go uzyskają. I będą również zdawali sobie sprawę z tego, jak tenże benefit będzie oddziaływał na ich życie. Drudzy zaś ludzie być może postawią sobie benefit na końcu, być może nie będą mieli umiejętności, a cała droga przez proces będzie dla nich naprawdę obciążeniem, ale będą wiedzieli jedno, że benefit, który stoi na końcu, wyzwala ich z czegoś, zapewnia im jakiś inny stan niż ten, w którym tkwią obecnie. Więc reasumując, bierzesz kartkę, jeżeli płoniesz jak pochodnia, jeżeli gaśniesz po 2-3 dniach i nie doprowadzasz żadnych projektów, marzeń, celów, planów do końca, wypisujesz benefity. Ale nie tylko benefity pobieżne, czyli te, które ci się jednoznacznie kojarzą, załóżmy z tym, że schudniesz albo pojedziesz na Madagaskar czy wybudujesz dom. Tylko wypisujesz te benefity, które uzyskasz, kiedy osiągniesz zamierzony cel. Wszystkie bez wyjątku. Jak ten cel osiągnięty wpłynie na twoje życie, co się w nim
przez to właśnie zmieni. I jeżeli dojdziesz, tak jak powiedziałem, do takiego dnia, kiedy znowu, a może jutro, może, a dobra, pojutrze, odpuścisz, to weź sobie tę kartkę i przeczytaj. I za każdym razem zadaj sobie pytanie, czy warto iść do tego celu, do tego benefitu. Czy to nie jest kolejny wymysł twojej wyobraźni, żeby coś tam pozmieniać w życiu na chwilę, a okazuje się, że to mrzonka. Druga opcja to jest bardzo prosta, stara jak Azja, ale zajebiście skuteczna metoda. Ta metoda jest przeznaczona dla zadaniowców. Albo, albo. Więc za każdym razem, kiedy wybuchasz, to zdawaj sobie sprawę, że albo doprowadzisz proces do końca i uzyskasz zamierzony cel, albo, tak jak zawsze, odpuścisz i znowu będziesz miał albo miała do siebie pretensje, że nie przeprowadziłeś procesu do końca. W wielu przypadkach metoda albo-albo jest odkryciem dla ludzi, naprawdę. Bo ja wiem, że my możemy sobie wypisywać benefity, możemy sobie wypisywać zasoby, robić plany i tak dalej. Niektórzy ludzie chcą prostych i drastycznych rozwiązań. Albo to zrobisz i uzyskasz benefit, albo będziesz w czarnej dupie, w takiej, jakiej jesteś do tej pory. I teraz od ciebie zależy, którą z metod wybierzesz, jeżeli jesteś osobą, która eksploduje, potem się wypala i koniec, i odpuszcza. A potem mija tydzień, dwa, trzy, pół roku i powracasz myślą do tego projektu, do tego celu, do tego marzenia, do tego planu i czujesz się źle, bo zdałeś albo zdałaś sobie właśnie teraz sprawę, że mogłaś albo mogłeś ten cel zrealizować przez ten czas, kiedy odpuściłaś, odpuściłeś. Mogłeś albo mogłaś już mieć benefit w swoich rękach, złotą kulę. Mogłaś albo mogłaś już mieć zmienione życie, ale nie. Wybuchłaś, zapłonęłaś, zapłonąłeś, zgasłeś, przygasłaś i nie zrobiłaś i wyszło tak jak zawsze. Metody obie są naprawdę skuteczne. Zawsze są skuteczne. Tylko jak dopadnie cię zwątpienie, weź karteczkę. No albo i przeczytaj benefity oczywiście, albo zastosuj metodę numer B, albo, albo. Albo doprowadzisz proces do końca, albo, no właśnie. Ale to już wiesz. Kawowiczem z buycoffee.tu/mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Jaram się jak pochodnia i nie gasnę. Jak czytam maile od kawowiczów, jak czytam maile od ludzi, którzy piszą z różnymi wyzwaniami, zapytaniami i tak dalej. Naprawdę z całej siły dziękuję. Raz jeszcze do wszystkich tych, którym nie odpowiedziałem na maila. Naprawdę robię to sukcesywnie. Ja wiem, że ostatnio napisała do mnie pani z wielkimi pretensjami, że ja odpowiedziałem jej we wrześniu na mail z 30 czerwca bodajże. No nie ma innej opcji. Nie mam sekretarki, nie mam sztabu asystentek, asystentów, którzy będą to przemielali. I nigdy miał nie będę. Bo nigdy nie będę sobie pozwalał na to, żeby czyjeś wyzwania, czyjeś problematy, czyjeś naprawdę życiowe zakręty trafiały do innych osób niż do mnie, pomimo tego, że korespondencja jest kierowana do mnie, więc ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł dać komuś dostęp do mailowej skrzynki, żeby ktoś sortował, przeglądał maile i odsyłał, a zarazem je czytał. To trochę nieetyczne, więc musisz się z tym pogodzić, że ja czasem odpisuję po 2-3 miesiącach, tak jak ta pani z wielkimi pretensjami, że ona liczyła tutaj łysy, jak to? Ona napisała w czerwcu, a jest wrzesień. No przepraszam bardzo, z całej siły. Dziś o 19.30 gościem lepszej połowy tygodnia będzie Jarek Guc i będziemy rozmawiać o decyzjach. O tym, dlaczego są ważne i co zrobić, żeby decyzja, którą podejmujesz na poziomie świadomym, miała szansę na to, żeby zmaterializować się w twoim życiu, żeby zaczęła działać, żeby zaczęła być obecna, żeby dokonywała zmian, a nie pozostała tylko myślą, że ty sobie podjęłaś albo podjąłeś decyzję o czymś tam i nic z tego nie wynikło. Rok zdobywcy. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to zastanawiam się z Gotowiczem, jak będzie wyglądał live, bo to jest nie do wiary, to co się dzieje w skrzynce mailowej, w zapisach na rok zwycięzcy, na rok zdobywcy, przepraszam, zwycięzcy, nie wiem skąd mi się to wzięło, na rok zdobywcy. Naprawdę szapoba. Każdego dnia, jakbyśmy nie mieli uszu z Łukaszem, to byśmy się śmieli naokoło, bo to coś nie do wiary. Naprawdę jaramy się jak Rzym za Nerona, jak pochodnia, która nie gaśnie nigdy, że tyle osób będzie z nami przez 12 miesięcy, będą patenty, skille, będą opowieści, będą goście, będą live. Naprawdę sztos. Rok
zdobywcy.pl. Link w opisie. 1 października startujemy i jesteśmy 12 miesięcy do Waszej dyspozycji. W poniedziałki i piątki, raz w miesiącu live. I specjalne maile i specjalne rabaty. Wejdź na rokzdobywcy.pl, przeczytaj. Tymczasem zasyłam ukłony do całej ziemi. Naprawdę dzikiej środy szanownemu Państwu winszuję. Słyszymy się dziś o 19.30 w lepszej połowie tygodnia, której gościem będzie mój druh serdeczny Jarosław Guc, dyrektor do spraw szczęścia. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia, zobaczenia. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.